3 marca wspominamy świętą Marię Katarzynę Drexel, dziewicę. Katarzyna przyszła na świat w Filadelfii w Stanach Zjednoczonych w dniu 26 listopada 1858 roku jako druga córka Franciszka Antoniego Drexela i Hannah Langstorch, należącej do protestanckiej wspólnoty kwakrów. 2 miesiące później zmarła jej matka. Jej tata po upływie 2 lat ożenił się z Emmą M. Bouvier, katoliczką, która otoczyła pasierbicę macierzyńską miłością. Ojciec był bankierem, współwłaścicielem międzynarodowego imperium bankowego, ale i filantropem. Rodzice uczyli córki, na czym polega prawdziwa wartość bogactwa i wpajali im przekonanie, że należy je dzielić z innymi ludźmi. Nad jej wykształceniem czuwali najlepsi nauczyciele. Każdego dnia cała rodzina uczestniczyła we mszy świętej. Gdy Katarzyna ukończyła 11 lat, przystąpiła do pierwszej komunii świętej. Za namową mamy poprowadziła wraz z siostrą niedzielną szkółkę dla dzieci osób zatrudnionych na farmie. Wielkim wydarzeniem w jej życiu była choroba i śmierć ukochanej macochy w 1882 roku. Katarzyna uświadomiła sobie wówczas, że nawet cały rodzinny majątek nie mógł ulżyć mamie, ani tym bardziej uchronić jej przed śmiercią. Coraz częściej zaczęła się zastanawiać nad sensem życia. Wahała się jeszcze co do swojej przyszłości. Każdego roku składała ślub czystości i wciąż modliła się o dar odczytania swego powołania. Tymczasem minęły 2 lata od śmierci matki, gdy Pan Bóg wezwał do siebie ojca Katarzyny. W testamencie 1/10 swego majątku przeznaczył on na natychmiastowe rozdanie ubogim, a resztę podzielił między swoje 3 córki. Gdyby one zmarły, nie pozostawiwszy potomstwa, reszta majątku miała być przekazana na cele charytatywne. Po 2 latach, w 1886 roku, ze względu na chorobę i zaradą lekarzy, Katarzyna udała się do Europy. Po odzyskaniu sił z całego serca werbowała wraz z siostrami europejskich kapłanów i zakonnice do pracy wśród Indian. Udała się także do Rzymu i podczas audiencji poprosiła papieża Leona XIII o przysłanie misjonarzy do jednej z placówek, którą wspierała materialnie. W odpowiedzi papież zasugerował jej, by sama została misjonarką. Po rozważeniu tej rady razem ze swoim kierownikiem duchowym, biskupem Jamesem O'Connorem, postanowiła poświęcić się służbie Bogu i założyć zgromadzenie zakonne. Pod koniec 1887 roku siostra Drexel na zaproszenie misjonarza ojca Stephena udała się w podróż na zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Zetknęła się wtedy po raz pierwszy z Indianami. Ogromne wrażenie wywarło na niej ich ubóstwo oraz uwłaczające ludzkiej godności warunki, w jakich zmuszeni byli żyć. Zapragnęła wówczas zrobić coś więcej, by zmienić ich sytuację. Od tej chwili poświęcała wszystkie swoje siły i majątek na wspieranie misji i misjonarzy w ojczyźnie. W ciągu 13 lat wybudowała szkoły misyjne w obu Dakotach, Montanie, Wyoming, Kalifornii, Oregonie i Nowym Meksyku. W roku 1889 ostatecznie postanowiła oddać się na służbę Bogu. Rozpoczęła nowicjat u szarytek w Pittsburghu. Gazety amerykańskie zareagowały w przewidywany sposób. Nagłówki donosiły: Panna Drexel wstępuje do klasztoru katolickiego, odrzucając 7 milionów. 2 lata później, dnia 12 lutego 1891 roku, złożyła śluby zakonne jako pierwsza siostra Zgromadzeniu Najświętszego Sakramentu od Indian i ludności kolorowej, które poświęciło się głoszeniu Ewangelii Indianom i Afroamerykanom. Potem ufundowała pierwszy klasztor w Cornwall's Heights koło Filadelfii. Następnie założyła szkołę dla ubogich dzieci. Kolejnym dziełem była szkoła dla Indian pod wezwaniem świętej Katarzyny w Santa Fe w Nowym Meksyku. Jej 2 siostry, które wyszły za mąż, pomagały Katarzynie w tych działaniach. Otwierała szkoły i internaty dla dzieci. Gdy spotykała na swojej drodze ludzi uprzedzonych rasowo, potrafiła pokornie znosić wszelkie upokorzenia i niesprawiedliwe osądy. Jej dzieło rozwijało się coraz bardziej. W roku 1907 papież, święty Pius X, wstępnie zatwierdził regułę nowego zgromadzenia. Katarzyna była kobietą modlitwy.
Z niej i z Eucharystii czerpała inspirację do działania na rzecz ubogich i pokrzywdzonych. Walczyła z uprzedzeniami społecznymi i rozpowszechnioną wówczas w Ameryce dyskryminacją rasową. Troszczyła się także o formację nauczycieli. Jej wielkim osiągnięciem było powstanie w 1925 roku Xavier University w Luizjanie, pierwszej w Stanach Zjednoczonych wyższej uczelni przeznaczonej głównie dla katolików należących do mniejszości rasowych. Ciężka choroba tyfusu, jakiego się nabawiła podczas wizytacji misji w Nowym Meksyku, spowodowała, że przez ostatnie 18 lat swego życia pozostała przykuta do łóżka. W 1937 roku z powodu choroby zrezygnowała z urzędu przełożonej generalnej. Lata te poświęciła modlitwie i kontemplacji. Odeszła do domu ojca w dniu 3 marca 1955 roku w Caldwell's Heights. Ukoronowaniem jej ofiarnego życia było włączenie jej do grona błogosławionych przez papieża świętego Jana Pawła II w dniu 20 listopada 1988 roku, a następnie ogłoszenie jej świętą w dniu 1 października 2000 roku na placu świętego Piotra. Módlmy się. Boże, ze czcią wspominamy dziewicze życie świętej Marii Katarzyny. Wysłuchaj nasze prośby i spraw, abyśmy wytrwali w Twojej miłości i postępowali w niej aż do końca życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.